8 maja na Westerplatte. To jest pomysł Pałacu Prezydenckiego, pana prezydenta, jego otoczenia. Dokładnie nie wiem, co od wczoraj czytam o tym w Gazecie Wyborczej, która jakby niesłychanie, zwłaszcza redaktor Wroński, będzie dzisiaj jednym z komentatorów, jest przywiązany do tego, co chyba na złość Putinowi robimy różne rzeczy, między innymi udowadniamy, że kto pierwszy wszedł do Auschwitz. Podobno ukraiński czołg. Rosjanie twierdzą, że inny. Armia Czerwona wyzwoliła Auschwitz, tak mi się wydaje, ale będziemy pisać, zdaje się, historię na złość Putinowi inaczej. Otóż tegoroczne obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej mogą zakończyć się kłótnią o jej historię. Szef kancelarii prezydenta Putina Siergiej Iwanow nazywa chęć zorganizowania przez Polskę obchodów na Westerplatte próbą podretuszowania historii. Taki pomysł ogłosił rzeczywiście w Gazecie Wyborczej prezydent Bronisław Komorowski. Ja muszę powiedzieć, że jak najdalsza jestem od zgadzania się z Siergiejem Iwanowem, ale zawsze Westerplatte kojarzyło mi się z 1 września. Nie wiem, dlaczego mi się ma kojarzyć z 8 maja. Pan profesor Roman Kuźniar, doradca prezydenta do spraw międzynarodowych, będzie gościem poranka. Będę chciała z nim o tym porozmawiać, ale mam wrażenie, że coś niedobrego się dzieje. W związku z agresją Rosji na Ukrainę, jakby za wszelką cenę próbujemy, teraz mamy ugodzić w dumę narodową Rosji. Ja bym tam wolała, żeby skutecznie stosować sankcje, niż godzić w czyjąkolwiek dumę narodową, dlatego, bo to nie jest tylko duma narodowa Putina, to jest także duma narodowa narodu rosyjskiego, składającego się zresztą z bardzo wielu różnych narodowości, a to udowadnianie, kto pierwszy wszedł do Auschwitz, ja muszę powiedzieć, mnie wydaje się co najmniej ryzykowne. Oglądałam przejmujące uroczystości, które odbyły się przedwczoraj w Auschwitz, gdzie bohaterami rzeczywiście prawdziwymi byli więźniowie. I na tym tle ten spór, który czołg wjechał pierwszy, naprawdę nie wydaje mi się sprawą poważną.